Was serdecznie z tej strony Pitmax. Słuchajcie, następna bitewka na mapie Autostrada. Bohater to Quietly Dark z klanu Fear. Jeden z najstarszych klanowiczów, niegdysiejszy zastępca dowódcy. Także, no, jak widać, zasłużony bardzo nasz klanowicz, jak i również posiadający swojego jakiegoś tam skilla. Jak zwróci uwagę, ma też dwie gwiazdki na lufie. Będzie jechał oczywiście T-34, czyli czołgiem premium 8 tieru, linia amerykańska. Dla niezorientowanych, czołg ten kiedyś był czołgiem normalnym w drzewku, 9 tierem, czołgiem ciężkim. Jednak potem po małych zmianach czołg został ten zastąpiony przez M103, a T-34 stała się dla ludzi, którzy wyekspili tego T-34, dostali go za darmo jako czołg premium, także taka mała ciekawostka. Nie wszyscy go kupowali w sklepie premium. Niektórzy po prostu, starzy gracze sobie na niego zasłużyli i wyekspili po prostu ten czołg, zanim został czołgiem premium. Jak widzimy, jest, gra tutaj Quietly Dark w Plutonie razem z T-54 wersją pierwszą, modyfikacja pierwsza, także tutaj jadą plutonowo. Właśnie tam pojechał prawdopodobnie jego kolega z Plutonu spotować. No bardzo niefortunnie, początek bitwy już jest 0-2, także bardzo, bardzo nieciekawie. Jak widzimy, tutaj na samym początku już tam przeciwnik zajął pozycję na środku. Troszeczkę można powiedzieć, ma przewagę tą, bo spotuje ze środka sporą część mapy. W tym momencie właśnie nasz bohater dostaje żaróweczkę, ten LTTB go tam świeci. Próba tutaj przymierzenia, nie wiem, co, jak to się dzieje, że Darku przy pocelowaniu ma tak malutkie kółeczko, już zgrany celownik, nie wiem, czy to może jest zasługa wszystkich perków, które ma, ale raczej wątpię, może to jest jakiś bóg po prostu. Jak widzimy, ma prawie 3000 bitew na tym czołgu, no ja mam niewiele mniej, ale tak mi się szybko ten celownik nie zgrywa jak tutaj Darkowi. Tutaj strzał, no cały czas jest tutaj właśnie spotowany ten T-34 przez te spotery na środku. No i dostał właśnie w tym momencie gonga od T-28 prototypa, który właśnie strzela z okolic bazy przeciwnika. W tym momencie właśnie plutonowy jedzie spotować tam w tym wszystko, żeby tam pokazać cokolwiek, co tam strzela tutaj właśnie do Darka. Pojawia się ten prototyp, który właśnie strzelał. No tutaj ten strzał odbity przez pancerz prototypa. Prototyp ma bardzo dobry pancerz, trzeba tam strzelać umiejętnie właśnie w weak spoty, ale jeżeli wystarczy, że my go tylko dopadniemy leciutko z boku, to tam jest bardzo mięciutko i wszystkie strzały powinny wchodzić bez problemu. Tutaj strzał w tą przybudówkę od góry, także tam nie było problemu z penetracją, gdyż tam wieża nie posiada jakby zadaszenia. Pojawia się jak Pantera dwójeczka na dole, AT-7, także jest w co strzelać, jest bardzo dużo czołgów, dolna, no można powiedzieć tak górna płyta, ale skontowana w odpowiedni sposób, te jak Pantery nie jest jakimś problemem dla działa T-34. Jak widzimy, plutonowy ma tam troszeczkę problemów właśnie w tym momencie. No i właśnie tutaj Darku próbuje właśnie pomóc, ale niestety za dużo to nie pomogło, gdyż zbyt daleko, można powiedzieć, w taki rój ostał, dostał się właśnie ten plutonowy i zginął. Troszeczkę T-34, przeładowanie 12-38, oczywiście przy 100% załodze. Oczywiście Brother in Arms zrobieni prawdopodobnie, BIA tak zwane, i oczywiście dosyłacz na pewno też założony. No i działo jest naprawdę dużą zaletą w tym czołgu. Dużą zaletą w tym czołgu jest również wieża, depresja tego działa, troszeczkę miękki brzuszek, no ale niestety, jeżeli ten brzuch by był dużo twardszy, ten czołg by był zbyt OP. Jak zarabia ten czołg? No ten czołg zarabia bardzo fajnie, z tym, że często losuje ten czołg właśnie na dziesiątki. To jest, można powiedzieć, jedyny taki mankament tego 8 tieru. Chyba żaden z czołgów premium 8 tieru ciężkich nie jest losowany na dziesiątki tak często jak T-34. A może na niektóre są w ogóle nielosowane na te dziesiątki. Pojawia się znowu ten prototyp, jednak zniknął z zasięgu rysowania. Darku też wyjechał z tego zasięgu rysowania po to, żeby ten prototyp go nie widział. I tutaj oklepuje po prostu ostatnią pozycję przeciwnika. 1700 damage'u zadanego, dwa fragi na koncie.
Sytuacja nieciekawa, 6 do 10. Zwróćcie uwagę na minimapie, ile tam czołgów przeciwnika jest w mieście. Miasto oczywiście zostało stracone, dlatego Darku postanowił cofnąć się pod bazę i właściwie tam toczyć swój bój. Jeżeli chodzi o HP obu drużyn, to drużyna Darka ma 3300 HP, a drużyna przeciwna ma 10300, czyli 7000 więcej. Sytuacja, można powiedzieć, już spalona. Już byśmy kończyli grę, już byśmy poddali się. Ale oczywiście Darku tutaj będzie próbował wyciągać za uszy bitwę, która wydawałoby się, że jest z góry już przegrana. No zobaczymy z jakim oczywiście skutkiem. Szybkie przemieszczenie pod bazę. Jak widzimy ten ELC w ogóle nie ogarnia. To jest w ogóle jakiś bot. Jeździ tutaj w tym momencie zamiast spotować, żeby robić światełko dla właśnie Tedeków i dla Darka. A on sobie jeździ, tutaj można powiedzieć, kręci się za plecami. I nic sobie z tego nie robi. Wynik 6 do 11, czyli w tym momencie nasz Hellcat zginął. Także no nie jest zbyt ciekawie już naprawdę. 4 przeciwniki, 4 czołgi przeciwko 10 czołgom przeciwnika, 9, przepraszam, czołgom przeciwnika. To jest niezbyt dobry układ. Pojawia się Tygrys dwójeczka. Darku tutaj no dostaje żarówkę. Ale próbuje jeszcze szybko oddać strzał. No niestety tutaj Tygrys też się szybko przeładował, spostrzegł i oddał strzał do Darka. Troszeczkę głupio stracone to HP w tym momencie. No ale Tygrys jest już mocno nadkruszony. I tutaj Darku zajął odpowiednią pozycję. Właśnie wykorzystując wszelkie atuty czołgu, właśnie T-34. Tutaj no nie wszedł ten pocisk, nie wiem dlaczego. Gdzieś może ten pancerz tam gdzieś pochłonął te głąski, może pochłonęły właśnie ten pocisk. Jak widzimy, Darku ma tylko 3 pociski goldowe, nie wozi w ogóle hajków, wszystko, ale resztę to są zwykłe pociski AP. Czołgi przeciwnika podjeżdżają, jest ich naprawdę dużo. Część z nich jest oklepana, także Darku tutaj ma praktycznie sporo czołgów na jednego strzała. M6 jest na strzała, można powiedzieć. Właśnie w tej chwili się pojawia, chociaż M6 też czasami potrafi odbić. No i tam chyba w tym momencie budynek jakiś ją zasłonił. Istrze cicho właśnie gdzieś za budynkiem. M6 pojawia się i za to zostaje właśnie ukarany. Pojawia się IS-6. Bardzo nie lubię grać przeciwko IS-6, gdyż często potrafi, jak ma płytę dolną schowaną, ten magiczny pancerz IS-6 potrafi naprawdę odbić bardzo dużo pocisków. Ma bardzo duże kąty, chociaż tego pancerza niby nie ma tak dużo, ale poprzez te duże kąty powoduje to, że często możemy mieć jakieś rykoszety. Tutaj pojawił się IS-6 z wystawionym przednim kołem. Bardzo niemądra decyzja z jego strony. Wynik 11 do 13, czyli Darku tutaj ratuje tą bitwę cały czas za uszy. IS-3 widzi tylko kawałek wieży. My też zresztą widzimy kawałek wieży IS-3. Darku prowokuje go prawdopodobnie po to, żeby on strzelił, żeby móc spokojnie wtedy wyjechać i strzelić właśnie w tego IS-3. IS-3 oczywiście się odbił, a Darku przebija jego pancerz. I zostaje jeszcze przeładowanie, jeden strzał i będzie po ISie trzecim. IS trzeci znowu się nie przebija. Darku wykańcza ISa trzeciego, ma prawie 4000 damage'u na koncie, 6 fragów. ELC w dalszym ciągu nie ogarnia bitwy, jeździ tam jak szalony gdzieś tam. I zamiast pomagać, to można powiedzieć, jedynie przeszkadza. No, jeżeli chodzi o przeciwnika, został jeden czołg 6 tieru, jeden 7. Pojawia się T25, przebija się, bo tutaj akurat Darku był bokiem. Zwróćcie uwagę, ELC ciągle tam gdzieś przeszkadza. Także T25 dostał strzał, ale odpłacił niestety Darkowi również. Trzeba uważać, że bo przy zaświeceniu ten prototyp może mieć tutaj gdzieś przestrzał właśnie na Darka. Pojawia się T150 na końcóweczce. Czyli też łatwy cel, można by powiedzieć, jeżeli pokażemy mu tylko wieżę, to nie powinno się nic stać, nie powinien tutaj się przebić, chyba że będzie strzelał z hajeków, to tam jakieś minimalne uszkodzenia może zadawać. 4-3300 damage'u zadanego, czyli ja już powiem szczerze, że przy takim damage'u już zarobek, jeżeli nie strzela się z golda, kręci się w okolicach 100 tysięcy, także dla ludzi, którzy się wahają, czy kupować ten czołg, można powiedzieć, pojawia się prototyp od prawej strony, trzeba bardzo uważać, prototyp się nie przebija. Dla ludzi, którzy się wahają i nie boją się grać troszeczkę takimi bardziej mułowatymi czołgami, potrafią wykorzystać, można
można powiedzieć, ukształtowanie terenu, to czołg jest naprawdę fajny. Ten T-34. No i w tym momencie największy przeciwnik Darka, prototyp zostaje wykończony. Może sobie pozwolić teraz na wyjazd na tego T-150, gdyż na jeden strzał go nie ściągnie, chyba że po prostu mógłby mu założyć Amoraka, co byłoby naprawdę niefartowne w tym momencie. No i słuchajcie, tak jak wspomniałem wcześniej, mastereczka nie powinna być żadnym zaskoczeniem przy okazji wbity Radley Waters, Stalowa Ściana, Top Gun i High Caliber. Bardzo fajna bitwa, słuchajcie, 5285 damage'u zadanego. Mnie osobiście chyba się nie udało tyle zrobić, coś koło 5000 się zakręciłem, ale 5000 nie przekroczyłem. Także świetna bitwa, 1720 podstawowego, bazowego expa. Także i zwróćcie uwagę na zarobek. No i właśnie to jest to, 208 tysięcy na czyściutko. Największy mój zarobek na czysto było to 150 tysięcy z kawałkiem. Tutaj mamy 208 tysięcy czystego zarobionego kredytów, tych czystych zarobionych kredytów. Także ogromne gratulacje dla Darka. Bardzo czekałem na taką bitwę. Dziękuję Ci Darku właśnie za tą bitwę. Jeżeli Wam się podobało, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, odwiedzajcie na Facebooku i lajkujcie. No, z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia i cześć.